Można było przypuszczać, że to jedna z najważniejszych uchwał w tej kadencji, czyli uchwała o przekształceniach w rawickiej oświacie wzbudzi zainteresowanie i dyskusję wśród radnych. Nic z tego. Podczas ostatniej sesji przez ponad godzinę dyskutowano o odcieniach kolorystyki godła wiszącego w sali posiedzeń. Kij mrowisko włożył podczas styczniowej sesji radny Gerbaliński, który uważa, że godło jest niezgodne z zapisami konstytucji. Szanowni Państwo, w odpowiedzi na moją interpelację, którą złożyłem odnośnie godła, chciałbym złożyć wniosek formalny, panie przewodniczący, o podanie pod głosowanie, czy w sali sesyjnej powinno wisieć godło o takich barwach, jakie są opisane w konstytucji. Albo je zdejmujemy, albo wisi takie, jakie jest. Ja nic nie mam przeciwko, żeby to wisiało, dzieło artystyczne, ale chciałbym, żeby wisiało też godło zgodne z konstytucją. No, byłby rzeczywiście ciekawy ewenement w skali kraju, gdyby na sali wisiały dwa godła różne. Burmistrz w odpowiedzi na interpelację radnego Gerbalińskiego powołał się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który uznał za prawidłowe godło wiszące w Senacie, pomimo że odbiega ono kolorystycznie od opisu z ustawy. Według sądu opis ten bowiem nie precyzuje odcieni ani intensywności barw w godle, co dopuszcza odstępstwa. Ja mam pytanie w takim razie, kiedy przedstawiciel Sądu Najwyższego był w Rawiczu, oglądał to godło, czy może urząd je zawoził do oceny? W takim razie może zapakujemy godło i wyślemy gdzieś do Sądu Najwyższego. No, no. Jeśli Senat chce mieć takie godło, to mi nic do tego. Ja jako radny gminy stoję w obronie zachowania powagi i utrzymania właściwego godła na sali sesyjnej zgodnego z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Godło zostało dostosowane rzeczywiście do wystroju tej sali. Jeśli chodzi o orła, spełnia wszystkie wymogi, które są zawarte w Konstytucji. To mówimy, że jest to dzieło artystyczne, a więc nie jest to zakupione godło, które rzeczywiście w kolorach bardzo się różni. Czerwony, czerwony, a czerwony. Możecie Państwo wziąć ich 5 rodzajów. Każdy ma inny kolor. Dla mnie nie ma to nic wspólnego z godłem. Jeśli Pani uważa, że to jest odcień czerwonego, no to nie wiem, no to gratuluję. Może cieszmy się tą piękną salą. Akurat za naszej kadencji została ona odnowiona. Nie mamy się czego wstydzić. Nie czepiajmy się szczegółów. Może ktoś pójść dalej z propozycją referendum czy sali sesyjnej, żeby mieszkańcy się powiedzieli, może wisieć to czy godło, czy nie. Zostawmy po prostu ten temat tak, jak jest. Powiem krótko, jeśli dla Państwa nie jest istotne, co tutaj wisi, uważacie, że jest to błaha sprawa? Niech nie obraża godła, Panie Radny, bo Pan mówi, nie jest istotne, co tutaj wisi, to jest obrażanie godła. Czy wisi tutaj godło, czy dzieło artystyczne? Artykuł 28 mówi, godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Dziękuję. Wiadomo, mężczyźni mają kłopot tam z określaniem barw. Kobiety może bardziej tutaj, tak jak pani sekretarz, te barwy tutaj gdzieś dostrzegła, czerwone. Naprawdę nie jestem daltonistką, proszę mi wierzyć. Uważam, że jest to dzieło artystyczne, ja nie mam przeciwko nic temu, żeby to na sali sesyjnej wisiało. Ja proszę, żeby wisiało godło zgodne z konstytucją. I tyle. Pan teraz, to jest poważny wniosek? Mają dwa godła wisieć tutaj obok siebie? Ja nie wnioskuję, żeby wisiały dwa godła. Nie mogą wisieć dwa godła obok siebie. Proszę usiąść, panie radny, proszę usiąść. Mam godło. Czy na czas sesji te godło w kolorach przez pana przyjmowanych zaspokoi pana potrzeby i będziemy mogli spokojnie dokończyć sesję? Tak, panie Marku. Bardzo proszę, właśnie chodzi, żeby godło właśnie o takich barwach wisiało. I tak zakończymy sesję. Żeby godło o takich barwach wisiało w sali sesyjnej. O to właśnie mi chodzi. Szanowni Państwo. Dziękuję, że mnie pan zrozumiał. Czy godło wiszące w sali sesyjnej, w takiej formie, w jakiej ono się teraz znajduje, ma w niej pozostać? Wniosek przeszedł 11 głosami za, pozostali radni się wstrzymali. I gdy już się wydawało, że po ponad godzinnej dyskusji temat godła został wreszcie zamknięty, pod koniec sesji radny Gerbaliński poprosił o głos. Tutaj mamy kwotę 5 tysięcy na wykonanie godła do ratusza. Czy to godło będzie zgodne z barwami? Tym razem odpowiedzi udzieliła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, gdyż to godło będzie wisieć w sali ślubów. Jest zgodne co do jednego biurka. Wykonane jest ze szkła opalowego, szkła o grubości 4 mm. Szkło jest ręcznie lane. Jest ta cena, zdajemy sobie z tego sprawę, że nie jest to cena mała,
ale jest to cena dopasowana nie tyle może do samego godła jako wizerunku, tylko do dzieła sztuki, które będzie na pewno przez wiele, wiele lat jeszcze po nas służyć nam i innym pokoleniom. Herb Polski czy dzieło artystyczne? Te dywagacje zajęły radnym prawie 1/3 sesji.